Czyli robimy test pchnięcia głową. I'm performing the head impulse test with the patient focused directly on my nose, maintaining her gaze there. I will apply short, quick thrusts to the right or left side of her head. Now, on the right side, everything works perfectly. But on the left side, her eyes initially move away from my nose and then come back to the target after a brief moment. We observe a refixation saccade on the left side, indicating that the test is positive on that side. Po chwili wraca, a po prawej stronie jest wszystko dobrze. Oczy otwarte, pani Renato, jeszcze troszkę wytrzymać. Jeszcze kilka razy. Czyli test jest dodatni po lewej stronie. Mamy sakadę refiksacyjną.